Witajcie. Tom Hardy to brytyjski aktor, scenarzysta i producent, mający na swoim koncie wiele wybitnych dzieł. Nasz dzisiejszy bohater to jeden z nielicznych aktorów, któremu udaje się wcielić w postać dowolnego bohatera. Od dzielnego żołnierza po niebezpiecznego przestępcę. Dla każdej roli całkowicie zmienia swoją osobowość, dzięki czemu jako widzowie zapamiętamy, że za bohaterem na ekranie kryje się prawdziwy człowiek. Edward Thomas Hardy urodził się 15 września 1977 roku w londyńskiej dzielnicy Hammersmith w twórczej, inteligenckiej rodzinie katolickiej. Jego matka, Elizabeth Ann, to artystka, a ojciec Edward – pisarz i scenarzysta, absolwent Harvardu. Dzieciństwo Tom spędził na londyńskich przedmieściach East Sheen, nad brzegiem Tamizy, gdzie mieszkali głównie przedstawiciele elity twórczej. Tom to jedynak, dlatego otoczono go pełną uwagą i troską. Rodzice obsypywali syna prezentami i wysyłali go na wakacje za granicę. Dzięki temu dziś aktor biegle włada językiem francuskim. Nic dziwnego, że w pierwszej klasie chłopiec nie poszedł do szkoły państwowej, lecz prywatnej. Ojciec i matka zamierzali zapewnić synowi jak najlepsze wykształcenie, choć on sam wcale tego nie chciał. Hardy nie zwracał uwagi na naukę, a jego zachowanie pozostawiało wiele do życzenia. Ponadto przyszły aktor wstydził się swoich wykształconych rodziców i przyjaźnił się z dziećmi z mniej zamożnych rodzin. Któregoś dnia do szkoły, w której uczył się Tom, przyszedł policjant, opowiadając dzieciom o szkodliwości alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. W przypadku naszego bohatera nastąpił efekt zupełnie odwrotny. Hardy zainteresował się używkami. W wieku 11 lat uzależnił się od piwa i wkrótce przerzucił na narkotyki. W tym samym czasie nastolatek zrobił sobie pierwszy tatuaż. W wieku 15 lat Toma wyrzucono z prestiżowej szkoły, a rok później przyznał się do uzależnienia. Ponadto zdiagnozowano u niego dystymię, uporczywe zaburzenie depresyjne. Niemal jednocześnie zaczął mieć problemy z prawem, włączając w to zatrzymanie za kradzież samochodu. Hardy zrobił to nie dla zysku, lecz rozrywki. Tylko dzięki koneksjom ojca udało mu się uniknąć pójścia do więzienia. Pomimo swoich nałogów, Tom od najmłodszych lat kochał teatr i brał udział w szkolnych przedstawieniach. Za radą matki w wieku 18 lat wstąpił do Richmond School of Performing Arts, z której go wydalono. Dalej wstąpił do London Drama Center. Tam uczył się pod okiem wykładowców, którzy kiedyś pracowali z samym Anthony Hopkinsem. Na tej samej uczelni studiował też Michael Fassbender, który w wywiadzie przyznał, że Hardy był uważany za najbardziej utalentowanego. Z drugiej jednak strony nasz bohater powiedział to samo o Michaelu. Równolegle Tom postanowił próbować swoich sił w modelingu. W wieku 21 lat wziął udział w konkursie dla supermodeli i go wygrał. W nagrodę otrzymał pieniądze i kontrakt z agencją modeli. Wkrótce Hardy stracił tę pracę z powodu uzależnienia. Wtedy przeniósł się do branży muzycznej. W tym okresie nawiązywał przelotne romanse wyłącznie dla przyjemności. Przyznał też, że miał kontakty intymne z mężczyznami wyłącznie w ramach eksperymentów. Swoje zachowanie uzasadniał stwierdzeniem, że w życiu trzeba wszystkiego spróbować. W 1999 roku nasz bohater poznał asystentkę producenta Sary Ward. Między młodymi ludźmi natychmiast wybuchł burzliwy romans, a już po 3 tygodniach oficjalnie zostali parą. Krążyły pogłoski, że dziewczyna miała dobre kontakty w branży filmowej, dzięki którym Tom rozpoczął karierę aktorską. W 2001 roku Hardy zadebiutował na dużym ekranie, występując w historycznym miniserialu Kompania braci. Jego rola szeregowca armii amerykańskiej pozostała jednak niezauważona. Tom wystąpił w 2 odcinkach i wypowiedział tylko 12 wersów tekstu. Od tego serialu rozpoczęła się kariera jego kolegi, Michaela Fassbendera. Nawiasem mówiąc, obaj aktorzy nigdy nie ukończyli szkoły, w której się poznali. W tym samym roku nasz bohater zagrał specjalistę Lensa w dramacie wojskowym Helikopter w ogniu. Ten film stał się punktem zwrotnym dla początkującego aktora, zyskując uznanie krytyków. Następnie Hardy zagrał w filmach Deserter i Star Trek II Retribution. Aktor z całą uwagą przyjął rolę w tym ostatnim, mając nadzieję, że przyniesie mu światową sławę. I rzeczywiście, Tom był nominowany do nagrody Saturn za swoją pracę, ale film ten nie odniósł sukcesu kasowego i był chłodno przyjęty przez publiczność. To rozczarowało aktora tak bardzo, że zaczął jeszcze mocniej nadużywać alkoholu i narkotyków. Zaczął nawet myśleć o odebraniu sobie życia.
Tom przekroczył granicę, znajdując się na skraju życia i śmierci. To wszystko odcisnęło piętno na małżeństwie Hardiego. Żona nalegała, aby Tom poszedł do ośrodka odwykowego. Hardy nieco się wówczas opanował i całkowicie poświęcił działalności zawodowej, już wkrótce osiągając przy tym niespotykany sukces. Małżeństwa i tak nie udało się uratować. W 2004 roku para się rozwiodła. Rok wcześniej para przestała razem mieszkać, a Tom miał przelotny romans z urodzoną w Korei aktorką Lindą Park. Jednocześnie nadal występował w różnych produkcjach, uzupełniając swoją filmografię filmami takimi jak Dots Over One, Dzień Sądu, LD50, Śmiertelna Dawka czy Przekładaniec. Równolegle Tom występował także na scenie teatralnej. W 2003 roku za rolę w spektaklach W Arabii wszyscy bylibyśmy królami i Krew otrzymał od wydawnictwa Evening Standard nagrodę najbardziej obiecującego nowicjusza, a rok później nagrodę Laurence Olivier Award. W 2005 roku Hardy zagrał w historycznym serialu Królowa Dziewica, w którym pojawił się w postaci Roberta Dudleya, męża stanu, współpracownika i przyjaciela z dzieciństwa królowej Elżbiety I. Na planie serialu aktor spotkał asystentkę reżysera Rachel Speed. Spodobali się sobie i zostali parą. W 2007 roku Tom pojawił się w serialach Meadowland, Oliver Twist, a także zagrał w filmach The Flood, Vast Torture Chamber, Dziedzictwo i Stewart. Spojrzenie w przeszłość, w którym to wcielił się w prawdziwą postać Stewarta Shortera, bezdomnego walczącego o prawa osób w trudnej sytuacji życiowej. Film spotkał się z dużym uznaniem krytyków, a sam aktor nazwał go swoim najlepszym dziełem filmowym i punktem zwrotnym kariery. Potem Hardy zaczął grać w filmach tylko dla zabawy. W 2008 pojawił się w filmie akcji Squash oraz w komedii kryminalnej Rock'n'Roll, w której zagrał homoseksualnego bandytę, przystojnego Boba, zakochanego w przywódcy gangu. W tym samym roku Rachel Speed urodziła ich syna Louisa. Do tego czasu para nie zalegalizowała związku, a jakiś czas po urodzeniu dziecka aktor i asystentka reżysera zerwali. Louis został z matką, ale Tom spotykał się z nim regularnie. Na początku 2009 roku odbyła się premiera dramatu biograficznego Bronson, opowiadającego historię brytyjskiego więźnia, który większość życia spędził za kratkami. W tym filmie Hardy dostał główną rolę, do której musiał przytyć 19 kg. Tom w wywiadzie przyznał, że nie było to dla niego trudne, bo z przyjemnością zajadał się pizzą i czekoladą. Nawiasem mówiąc, aktor bardzo lubi napoje gazowane, w tym też napój energetyczny Red Bull. Aby jak najlepiej odwzorować tę postać, aktor rozmawiał przez telefon z prawdziwym Charlesem Bronsonem, a także spotkał się z nim osobiście. Sprawcy tak bardzo się to spodobało, że nakręcono o nim film, że zgolił nawet swoje charakterystyczne wąsy i wysłał je Tomowi, aby ten mógł je założyć na planie. W tym samym roku filmografia naszego bohatera poszerzyła się o film akcji Złodziejski Kodeks, czy też dramat Wichrowe Wzgórza, na podstawie powieści Emily Brontë pod tym samym tytułem. W tym ostatnim Hardy zagrał Hatcliffa, główną postać, do której to roli musiał nosić perukę. Na planie Wichrowych Wzgórz Tom poznał aktorkę Charlotte Riley, która w filmie grała Catherine, a uczucia na ekranie przerodziły się w prawdziwe. Między aktorami wybuchł gorący romans. Na początku dziewczyna nie chciała angażować się w związek, była sceptyczna wobec przekładania relacji zawodowych na prywatne, ale Hardiemu udało się zdobyć jej serce. W 2010 nasz bohater wystąpił w thrillerze science fiction Christophera Nolana Incepcja jako jeden z członków zespołu, który infiltruje syna wielkiego biznesmena, aby zniszczyć karierę jego ojca. Obraz spotkał się z dużym uznaniem krytyków i zdobył 4 Oscary, a Hardy był nominowany do nagrody Saturn w kategorii najlepszego aktora drugoplanowego. W tym samym okresie Toma można było zobaczyć na scenie w spektaklu Długa Czerwona Droga, w którym znakomicie zagrał alkoholika. W 2011 roku Brytyjczyk pojawił się w thrillerze Get Out Spy, w którym pierwotnie miał zagrać Michael Fassbender, ale potem zastąpił go właśnie Hardy. Był bardzo zadowolony z tej decyzji, bo Gary Oldman, jego ulubiony aktor i wzór do naśladowania, zagrał razem z nim. W tym samym czasie Hardy wcielił się w rolę Tomiego, młodego zawodnika MMA w dramacie sportowym Wojownik. Przygotowanie się do tego filmu kosztowało go sporo wysiłku. Jego przemianę nadzorował Patrick Monroe, przyjaciel aktora i były żołnierz piechoty morskiej. Hardy wstawał o 7 rano, jadł tosta z masłem orzechowym, potem szedł na salę treningową, popijając po drodze koktajl proteinowy.
Monroe i Hardy zabierali ze sobą 4 litry wody na aktywny trening. Program obejmował 2 godziny boksu, 2 godziny pracy na worku treningowym, a dalej zajęcia Muay Thai i mieszanych sztuk walki z zawodnikami UFC. Hardy ćwiczył także choreografię walki, aby w filmie wyglądać jak najbardziej naturalnie. Trening trwał 6 godzin, po czym planowano chwilę przerwy. Po odpoczynku Tom wracał do ćwiczeń na siłowni. Aktor trenował 5 razy w tygodniu przez 2 miesiące. To podejście przyniosło efekty. Na początku przygotowań Hardy ważył około 73 kg, a pod koniec już 85. Wysiłki nie poszły na marne, a film otrzymał wysokie recenzje od krytyków. Tom był nominowany do nagrody MTV Channel Award za najlepszą walkę, a pod koniec roku otrzymał nagrodę BAFTA w kategorii wschodzącej gwiazdy. Później przyznał, że miał bardzo ciężkie momenty na treningach, ale ostatecznie się w tym odnalazł. Tak bardzo polubił sztuki walki, że po premierze Wojownika nie porzucił swoich dotychczasowych treningów. Z czasem aktor osiągnął niebieski pas w brazylijskim jiu-jitsu, a nawet zaczął wygrywać zawody. W 2012 roku Hardy zagrał m.in. w filmie A więc wojna i gangster, który to był nominowany do Złotej Palmy w Cannes. Zagrał w tej produkcji razem z Shia LaBeouf. Pomimo tego, że aktorzy grali braci, często dochodziło między nimi do konfliktów poza planem. Pewnego razu słowna potyczka przerodziła się w bójkę, z której LaBeouf wyszedł zwycięsko. Co ciekawe, według scenariusza postać Toma do tego filmu miała być szczuplejsza, ale aktor przybrał na wadze na potrzeby innego filmu, finałowej części kultowej trylogii o Batmanie Mroczny Rycerz Powstaje. Zagrał w nim superzłoczyńcę Bane'a i zgodził się na tę rolę, nawet nie czytając scenariusza. Przygotowując się do niej, Hardy uczył się różnych sztuk walki, gdyż miał stoczyć walkę z głównym bohaterem, granym przez Christiana Bale'a. Według niego praca nad tym filmem nie była łatwa, bo Tom, już jako dziecko, był wielkim fanem Batmana i miał wrażenie, jakby walczył z idolem. By dorównać wzrostowi Bale'a, Hardy musiał nosić 8-centymetrowe wkładki do butów. Film zyskał uznanie krytyków i osiągnął sukces komercyjny. Jednocześnie wynagrodzenie naszego bohatera, według niektórych danych, wyniosło 2,5 miliona dolarów. W 2014 roku Tom Hardy pojawił się w thrillerze Common Fund i zaczął grać w serialu kryminalnym Peaky Blinders, w którym wcielił się w Alfiego Solomonsa, przywódcę żydowskiego gangu i starego przyjaciela Tomiego Shelby'ego. W tym samym roku aktor poślubił Charlotte Riley. Na prywatną ceremonię zaproszono jedynie krewnych i bliskich przyjaciół. Nie zabrakło syna Toma, Louisa i jego matki Rachel. Rok po ślubie Charlotte urodziła Leo, a po kolejnych 3 latach Foresta, któremu nadano imię na cześć postaci z filmu Forrest Gump. Warto zauważyć, że Charlotte zbudowała świetną relację ze swoim pasierbem Louisem, którego po prostu uwielbiała. Tymczasem w 2015 roku Hardy zagrał w filmach System, London Road i Legenda, w którym zagrał braci bliźniaków Cry. Nawiasem mówiąc, podczas kręcenia Hardy poważnie zranił się w kostkę. Żona jednego z bliźniaków grała Emily Browning, z którą Tomowi przypisywano romans, ale sami zainteresowani tego nie potwierdzili. Hardy zagrał jeszcze w filmie akcji science fiction Mad Max – Na drodze gniewu. W dawnych filmach z serii grał też Mel Gibson. Tom osobiście spotkał się z nim i podziękował za tę rolę. Partnerką Hardiego na ekranie była Charlize Theron, z którą nie miał najlepszych relacji. Powodem konfliktów był brak punktualności Toma, przez co aktorka czekała na niego na planie nawet po kilka godzin. Kiedyś Charlize nie mogła tego znieść i zrobiła Hardiemu awanturę, a ten na nią się rzucił. Po tej kłótni Theron bała się zostać sama z Hardim i poprosiła producenta, aby stale był przy niej w ramach ochrony. W przyszłości aktorzy pogodzili się. Jednocześnie skandale nie przeszkodziły im w uzyskaniu doskonałego wyniku. Film otrzymał 6 Oscarów, a za ekranową walkę Tom i Charlize zostali nominowani do nagrody MTV Channel Award. Rok 2015 upłynął pod znakiem innego dzieła, pełnego akcji westernu Zjawa, w którym Hardy zagrał chciwego i tchórzliwego Johna Fitzgeralda, który skazał Hugh Glassa, granego przez Leonardo DiCaprio, na pewną śmierć. Warto zauważyć, że w prawdziwym życiu Tom i Leo są bardzo dobrymi przyjaciółmi. W 2018 roku Tom zagrał w filmie o superbohaterach ze studia Marvela – Venom, gdzie pojawił się jako dziennikarz Eddie Brock, który stał się nosicielem obcego symbionta. Co ciekawe, aktor zgodził się na udział w tym projekcie ze względu na swojego najstarszego syna, który był wielkim fanem komiksów Venom.
Po premierze filmu Hardiego nominowano do nagrody MTV. Otrzymał także pokaźne wynagrodzenie w wysokości 7 milionów dolarów. W 2021 roku Tom wystąpił w kontynuacji Venoma, gdzie pełnił także funkcję scenarzysty i producenta. Tym razem nasz bohater zarobił już ponad 7 milionów dolarów. W tej chwili aktor nadal aktywnie pracuje. Zdjęcia do filmów Mad Max, The Wasteland oraz The Bike Riders dobiegły końca. Obecnie trwają zdjęcia Venom 3. Według niektórych raportów wynagrodzenie Toma za ten film wyniesie 20 milionów dolarów. Do chwili obecnej filmografia naszego bohatera obejmuje około 70 filmów, a jego majątek szacuje się na 55 milionów dolarów. Tom Hardy to prawdziwy wzór do naśladowania. Udało mu się pozbyć uzależnień i pozostaje cały czas w dobrej formie i nadal doskonali swoje umiejętności walki. To wszystko na dzisiaj. Jeśli to wideo Was zaciekawiło, możecie je polubić i podzielić się przemyśleniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!